Najmłodsza uczestniczka pierwszej edycji Big Brothera spełnia się w roli babci. Mam partnera, który jest ode mnie o 15 lat starszy. Karolinę Pachniewicz pamiętają dobrze widzowie pierwszej edycji programu Big Brother. Szalona i charyzmatyczna uczestniczka na wizji zasłynęła m.in. romansem z Grzegorzem Mielcem, czy kultowym tekstem Gulczas, a jak myślisz? Oskar Netkowski z serwisu dziendobry.tvn.pl zapytał gwiazdę, jak dzisiaj wygląda jej życie. Karolina Pachniewicz, życie po Big Brotherze. Karolina Pachniewicz była najmłodszą uczestniczką pierwszej edycji Big Brothera. Dwudziestojednoletnia wówczas dziewczyna dobrze dała się zapamiętać. Co słychać u niej 20 lat od emisji pierwszej edycji show? Karolina obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Czternaście lat temu przeprowadziłam się do Anglii. Mieszkam w Manchesterze. Musiałam zacząć od nowa. Miałam dużo różnych prac. W międzyczasie zmarła moja mama, co było wielką tragedią. Źle to przeżyłam, mówiła. Cały czas pracuję jako tłumacz w szpitalach. W pewnym momencie byłam 5 miesięcy bez pracy, dodała. Karolina Pachniewicz w roli babci. Uczestniczka Big Brothera jest młodą babcią przyszywanej wnuczki. Jak odnajduje się w tej roli? Ja już spokojnie mogłabym być babcią. Mam partnera, który jest ode mnie o 15 lat starszy i ma 28-letnią córkę. Charlotte 2 lata temu urodziła Dzidzisia i mamy taką małą wnusię. Z moim partnerem poznaliśmy się przez aplikację randkową. Jesteśmy razem 7 lat. Nie planujemy ślubu, bo tak jest nam dobrze, zdradziła. Karolina Pachniewicz wróci do Polski. Gwiazda poukładała sobie życie w Manchesterze. Na tę chwilę nic nie wskazuje, żeby wróciła do kraju, ale... Nigdy nie mów nigdy. Kupiłam tu dom, sprzedałam mieszkanie w Polsce. Tutaj zarabiamy pieniądze, mamy psy. A teraz planujemy kupić dom w Hiszpanii. Mój partner uwielbia grać w golfa. A zimy są tu nie do wytrzymania, więc na 4 miesiące w roku chcielibyśmy latać sobie do Hiszpanii, podsumowała Pachniewicz.